kolejni goście w naszym studiu, drodzy państwo. No bo już niedługo 40 świeczek pojawi się na jubileuszowym torcie Zespół Pieśni i Tańca Żeńcy w Wielkopolsce. Świętuje jubileusz 40-lecia w naszym studio kierownik i instruktor zespołu, pan Rafał Rosolski, Jagoda Kasperska i Mikołaj Kozak. Dzień dobry. Czyli członkowie zespołu Żeńcy w Wielkopolsce. 40 lat minęło. No jeszcze nie. Jeszcze dokładnie nie. Dokładnie 23 września 2000, czyli 1982 dwa dni zostały do momentu, kiedy było spotkanie organizacji, czyli dwa dni. Mhm, dokładnie za dwa dni to będzie 40 lat okrągłe. No i działo się w ciągu tych 40 lat. No bardzo się działo. Przewinęło się bardzo dużo tancerzy, muzyków. Przez te 40 lat no, zgromadziliśmy na przykład bardzo bogaty zasób kostiumów ludowych. Tak szacujemy, że około 250 kostiumów mamy. Nasze kostiumowia już się nie mieści. Niektóre komplety trzymamy po domach wśród tancerzy. Również jakby tak policzyć cały program, który mamy, to no to przeszło 3 godziny nam zejdzie, żeby można było obejrzeć. No i miejsc nie tylko w kraju, ale w Europie też sporo. No bardzo wiele, naliczyliśmy 36 razy zespół koncertował poza granicami kraju. W wielu miejscach byliśmy kilkakrotnie, we Włoszech, w Grecji, w Turcji, w Bułgarii. Ale warto by też powiedzieć, że no zespół powstał w dawnym zespole szkół rolniczych w Więcążkowie. Jego założycielem był Eugeniusz Kurasiński, który nadal pracuje w zespole, prowadzi jedną z grup tancerzy dorosłych. Aktualnie nadal działamy w tej szkole, ale już w zespole szkół ponadpodstawowych. Muzyka, taniec, śpiew, piękne stroje, no to wszystko macie we krwi, no skoro świętowanie 40-lecia, no to teraz już przechodzimy do konkretów. Co się będzie działo z tej okazji? No jak wspomniałem, repertuar naprawdę mamy bardzo duży i no nie jesteśmy w stanie go pokazać w jednym koncercie, dlatego są dwa koncerty w sobotę i w niedzielę i no koncerty się różnią. Pierwszy koncert sobotni jest bardziej poświęcony muzyce wielkopolskiej, muzyce dudziarskiej, a cały jubileusz, czyli ten pierwszy koncert, rozpoczynamy premierą, weselem morownickim. I tu też ze mną jest Jagoda, która grywa rolę panny młodej, i Mikołaj, który jest panem młodym, ale też jest świetnym dudziarzem i koźlarzem. I usłyszymy, jego umiejętności, ale to za moment. O 15:00 to jest, zapraszamy na mszę świętą w intencji zespołu do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej w Siemigru. Natomiast drugi koncert niedzielny jest już taki, można powiedzieć, troszkę bardziej lajtowy. Jest mniej folkloru wielkopolskiego, mniej muzyki dudziarskiej, ale też będzie oczywiście. Ale tańczymy, nie będzie obrzędu, ale tańczymy inne regiony Polski. Także będą i tańce górali żywieckich, śląskich, krakowiacy wschodni, tańce spiskie, tańce rozbarskie, rzeszowskie. Będzie tak bardziej różnorodnie. I te koncerty odbędą się? W Centrum Kultury Śmiglu. No tak, jest też zaplanowana zabawa jubileuszowa. Tak, tak, w Lipnie, w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie. Tam będzie bawił się cały zespół oraz zaproszeni goście. Zespoły folklorystyczne, również władze, które nas wspierają. No niestety nie możemy się bawić do białego rana, bo o 16:00 mamy w niedzielę drugi koncert, ale myślę, że będzie hucznie i wspaniale. Pani Jagoda, jako panna młoda, będą tańce czy śpiewy również? Będą tańce, będą śpiewy, będą scenki. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, ten obrzęd właśnie wesela morownickiego, który będziemy przedstawiać. Jest to fajne doświadczenie dla nas tancerzy, ponieważ nigdy wcześniej tego nie przedstawialiśmy, ale zachęcam, aby każdy przyjechał na koncert i zobaczył to fajne wydarzenie. Będą przyśpiewki?
przyśpiewki też. Jak to na weselu tak, oczywiście. Bywało też. I tak. Bywa. Jakaś próbka może? A mój miły rozmarynie, com cię siała po zagonie, com cię siała i zbierała, i główkę żem upinała. A teraz cię siać nie będę, tego roku za mąż pójdę. Pani Jagoda więcej państwu zaśpiewa w najbliższą sobotę 24 września na koncercie pod tytułem Skrzypki ładnie grają, dudy ładnie brzęczą. Nie pomyliłem niczego. No dobrze, będą śpiewy, ale będzie też muzyka, będą dudy. Pan Mikołaj jest przygotowany, z instrumentem do nas tutaj zawitał. No to może uda się posłuchać? Oczywiście. Bardzo prosimy. To instrument, który trzeba solidnie... tylko próbka tego, co będzie się działo w najbliższy weekend, drodzy państwo. Jubileusz 40-lecia zespołu pieśni i tańca Żeńcy Wielkopolscy. Pan Mikołaj pięknie grające dudy. Zapraszamy w takim razie wszystkich państwa na sobotę i na niedzielę. Centrum Kultury w Śmiglu, jubileusz 40-lecia zespołu pieśni i tańca Żeńcy Wielkopolscy. Pan Rafał Rosolski, kierownik i instruktor zespołu, był w naszym studiu, a także aktorzy, którzy, tak to można powiedzieć, główni aktorzy sobotniego koncertu, pani Jagoda Kasperska i Mikołaj Kozak. Dziękuję pięknie.